Przepraszam, kiepsko liczę. To był 40% napiwek. Moja wina. Jak mam się dorobić, jeśli marnujesz moje cholerne pieniądze? Ładuj dupę do wana. Czego chcesz, głąbie? Mówię do ciebie, durniu. Słuchaj, stary, mam zły dzień. To się nie powtórzy. Czarna kawa i ciasto brzoskwiniowe. Lepszych w Georgii nie znajdziesz. Straż Przybrzeżna, której fundusze pochodzą z Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wycofuje swój rozbudowany program walki z narkotykami na wschodnim wybrzeżu. Policja! Policja, nie ruszaj się, nawet nie drgnij. A teraz wysuniesz się zza stołu grzecznie i powoli. Natychmiast. Powoli. Łapy. Ręce za głowę. Za głowę. Spleć palce. Odwróć się. Twarzą do okna. Deser musi zaczekać. Jesteś aresztowany za morderstwo. Rusz się. Umiesz chodzić szybciej. Proszę tu podejść, żebym mogła pana wprowadzić. To nie jest prośba. Spokojnie, nie skopię panu tyłka, chyba że pan mnie do tego zmusi. Dziękuję. Zacznijmy od początku. Jak się pan nazywa? Wielka stopa nie mówi. Ale miał przy sobie paszport. Jack Reacher, bez drugiego imienia. Opaski zaciskowe? Nie zmieścił się w kajdanki. Żadnych stempli po 1 stycznia. Planuje pan wyjazd z kraju? Reszta jego rzeczy. To jakieś 200? 212, a to zagraniczne. Medal z II wojny światowej francuski. Nikt nie podróżuje z tak małą ilością rzeczy. Gdzie reszta twoich gratów? Masz tu znajomego? Dziewczynę? Czego szukasz w moim mieście? Nie chcesz gadać? Może zmiękniesz, jak wpakujemy cię do celi. Jak zamierzacie to zrobić? Odczytacie mu jego konstytucyjne prawa wynikające z 5 i 14 poprawki w nadziei, że dobrowolnie z nich zrezygnuje? Tak. Nie trzeba, ja się nim zajmę. Proszę go zabrać do sali konferencyjnej, za chwilę przyjdę. Suka.